Chcielibyście ze swojego telefonu zrobić bezprzewodową kamerkę internetową? Jest na to prosty sposób. A nawet przejdziemy dzisiaj przez trzy. Zrobię to na przykładzie OBS-a, mimo że nie zawsze będzie potrzebny. Odcinek ten realizuję na laptopie Intel Evo. To odcinek z firmą Intel, gdzie pokażę Wam najpierw laptopa, a potem przejdziemy przez wszystkie sposoby. To Dell Inspiron 14-7400. Trzeba pamiętać, że to nie jest typowy laptop do streamingu. Znaczy, proste gierki można zawsze na nim odpalić, albo na przykład poprowadzić szkolenie. O wyglądzie typowo biznesowym. Przeodziany w srebrną obudowę, lekki i poręczny, gotowy do pracy w sekundę. Posiada procesor Intel Core i7-1165G7. Grafikę Intel Iris Xe. 8 GB RAM-u, dysk 512 GB. Ekran to 16:10 z kamerką internetową, którą można zakryć fizyczną zasłonką. A jeżeli się zastanawiacie, jak ta kamerka brzmi, to też sami posłuchajcie. Oprócz tego, jak brzmi, to dodatkowo jak wygląda. A wygląda właśnie tak. To jest bardzo fajne, że można ją sobie zasłonić. Czyli nie musimy się bać, że jakiś agent będzie na nas patrzeć i wtedy nic nie widać. Ale wciąż nas słychać. Oprócz standardowego zestawu portów posiada złącze Thunderbolt 4, dzięki któremu podepniemy wiele peryferiów jednym przewodem albo też naładujemy laptopa. Spełnia restrykcyjne wymagania, więc uzyskał certyfikat Intel Evo, który świadczy o tym, że to maszyna klasy premium do codziennego użytku. No to teraz pora przejść do części poradnikowej, trochę poradnikowo, ale informacyjnej, ze sposobami na bezprzewodową kamerkę. Zacznijmy od najprostszego sposobu, który nie wymaga żadnych aplikacji i jest za darmo. Co najlepsze, potrzebna nam jest tylko przeglądarka. To OBS Ninja. I nie dajcie się zwieść, on nie ma niebieskich włosów i jego funkcjonalność można wykorzystać nie tylko w OBS-ie, ale także poza nim. Ale my dodajmy naszą kamerę do OBS-a, pozwólmy na nagrywanie dźwięku i wykorzystywanie aparatu. Teraz mamy kamerkę, mamy jej podgląd, możemy wejść sobie w ustawienia, gdzie wybieramy sobie najlepszą rozdzielczość. Mamy źródło audio, możemy dodać efekty, możemy dodać hasło, ale my wystartujmy. I tutaj na górze mamy linka, pod którym będzie można podglądać tego feeda, który jest w tym momencie widoczny. Teraz dodajemy źródło obrazu przeglądarka, wklejamy linka, który mieliśmy z telefonu. Możecie zobaczyć, że już chwila. Ała. Wyciszyłem, bo słychać było dźwięk z tego mikrofonu. Bo oprócz tego, że jesteśmy w stanie wysyłać obraz, to także jesteśmy w stanie wysyłać dźwięk. I teraz widzicie mnie, ja jestem ustawiony w pionie, ale jeżeli przestawię sobie telefon, to telefon mi się obrócił, ja jestem tutaj widoczny. I tyle trzeba było, żeby wykorzystać telefon jako kamerkę internetową. Co prawda jakość nie jest w tym przypadku jakaś idealna, raczej bym powiedział, że dość przeciętna jak na inne możliwe rozwiązania, z którymi można się spotkać, ale zauważyłem, że to jest jedna z najmniej problematycznych, jest to jeden z najmniej problematycznych sposobów, który umożliwia nam wykorzystanie telefonu jako kamerki internetowej. Po prostu wystarczy wejść w linka, kliknąć i mamy tak naprawdę podgląd. A możecie się zastanawiać, jak wykorzystać tą aplikację nie tylko w OBS-ie, żeby przekazywać na przykład obraz na żywo, no to możecie sobie zobaczyć, że ta jakość tego obrazka, jeszcze Wam pokażę, bo można parę rzeczy pozmieniać, na przykład jesteśmy w stanie obrócić sobie obraz i wykorzystać tylny aparat. I teraz jak widzicie nagranie z tylnego aparatu, możecie zobaczyć, jak wygląda na przykład laptopik tutaj, no to jest zdecydowanie lepsza jakość niż na przykład na Messengerze, jeżeli chcemy z kimś porozmawiać i komuś chcemy udostępnić na przykład obraz naszej kamerki. Ja zauważyłem, że wiele razy mi się zdarzało, że komuś coś udostępniałem i przez Messengera po prostu nie było nic widać. Przez kompresję i inne tam takie rzeczy. Natomiast tutaj generujemy sobie linka, podsyłamy komuś i ten ktoś może na przykład sobie podglądnąć i zobaczyć nawet faktury na klawiszach, jak wyglądają. Albo może zobaczyć ładnie emblemacik. O, tu jest ostrość. Możemy taką sytuację zasymulować w przeglądarce. Wrzucam sobie swojego linka, klikam Enter, link mi się załaduje. Wystarczy, że kliknę sobie start i zobaczcie, mam w tym momencie podgląd samego siebie przez telefon, nie instalując żadnych aplikacji, to wszystko działa. Co prawda jest ograniczenie tylko do 30 klatek, obraz... Co jest dzisiaj nie tak? Czyli... To jest chyba antena Wi-Fi, bo tam jest router, to zasłoniłem. Co prawda jest tutaj ograniczenie tak naprawdę do 30 klatek, ale mimo wszystko jak na najprostsze, najtańsze możliwe rozwiązanie, to i tak to wygląda bardzo fajnie. Przynajmniej moim zdaniem. Warto, żebyście też sobie sami przetestowali, a pokażę też, że działa na innym systemie operacyjnym. Co więcej, na iOS-ie mam wrażenie, że całość tego programu działa po prostu lepiej. Możecie zobaczyć, że wygląd tego obrazka... Nagram go w OBS-ie. Dobra, teraz możecie zobaczyć nagranie bezpośrednio z OBS-a, a jeżeli sobie przełączę swoją kamerkę, to możecie zobaczyć, jaki ładny ziemniaczek, jaki ładny uśmiechnięty i ma nawet dzwoneczki.
Elegancko. Patrz, jak to ładnie wygląda. Ten telefon, z którego wcześniej pokazywałem nagrania, to nie ma wcale jakiegoś dobrego aparatu, stąd też lepiej, żeby ten. Możecie teraz zadać pytanie, jaki jest minus takiego rozwiązania. No to już wam tłumaczę. Przykładowo mamy w tym telefonie kilka aparatów, w tym też kilka aparatów, ale niestety ta aplikacja ogranicza nas tylko i wyłącznie do wykorzystywania jednego głównego albo przedniego, więc nie wykorzystamy tutaj szerokiego kąta, czy na przykład teleobiektywu, ale zawsze to jest lepsze rozwiązanie niż żadne, przynajmniej tak mi się wydaje. No ale dobra, w jaki sposób wykorzystać obraz na przykład z przeglądarki, żeby komuś udostępnić go chociażby na Skype'ie? I właśnie tutaj przychodzi nas pomocą OBS, dlatego że mamy możliwość uruchomienia wirtualnej kamery i jak uruchomimy wirtualną kamerę w OBS-ie, to wtedy cały ten obraz, który znajduje się w środku, możemy wykorzystać i możemy go wysłać na przykład do Skype'a, czy do Teamsów, czy do czegokolwiek innego, co nam się tylko zamarzy. Możemy kogoś zaskoczyć, że mamy bezprzewodową kamerkę internetową, z którą się tak, wiecie, łop, kręcimy. Masz bezprzewodowe słuchawki? Tak, to pokaż. I robiło się w ten sposób. A myszka bezprzewodowa była gorsza od przewodowej, bo zawsze babcia mogła ją schować. Raz mi utopiła myszkę w misce z wodą. Celowo? Celowo. Zastanawiałem się, czemu z niej kapie woda i czemu nie działa. Po czym zobaczyłem miskę pełną wody obok. Myślała, że to będzie fajny żart. Nie był fajny. Był tragiczny w skutkach. Zanim przejdziemy do kolejnego sposobu, musimy chwilę poczekać, bo BIOS mi się zaczął aktualizować. To jest fajne, że się robi to automatycznie, bo zrestartowałem komputer, ale jak z każdymi aktualizacjami. Akurat nie w tym momencie, w którym byśmy chcieli. Jej, udało się! Możemy brać się do roboty. I zaczniemy od iOS-a, bo tutaj jest aplikacja, która mi się straszliwie spodobała. To Epoch Cam. Mam ją w wersji zwykłej oraz Pro. Wersja zwykła ma ograniczenia jakiegoś watermarka, dlatego ja kupiłem wersję Pro, bo była mi potrzebna. Jak się ją odpali, to możecie zobaczyć, że ona chce się łączyć z naszym komputerem. Możemy mieć połączenie bezprzewodowe lub przez USB-ka. Ja wybieram bezprzewodowe, bo jest wygodniejsze. I dzisiaj mówimy o bezprzewodowym podłączeniu, więc wybieramy bezprzewodowe. To aplikacja od Elgato, którą musimy ściągnąć z App Store'a, ale to nie jest też wszystko, bo dodatkowo musimy zainstalować sterowniki na komputerze. Dell Mobile Connect. Witamy. Wypróbuj teraz. Cześć. Instalacja jest banalnie prosta, wystarczy po prostu SanDriver zainstalować i podłączyć się do komputera. Ponownie w OBS-ie dodajemy nowe źródło do przechwytywania wideo, wybieramy sobie urządzenie Epoch Cam i dajemy sobie tak naprawdę OK. Teraz widzicie, że mamy ładowanie. To ładowanie pokazuje nam, że sterownik nasłuchuje naszej kamerki, żeby się wreszcie pojawiła. Klikamy sobie Epoch Cam i to tyle tak naprawdę. Działa. Tylko kamerka jest trochę za mała. Więc w ustawieniach urządzenia do przechwytywania zmieniamy sobie rozdzielczość na własną, jeżeli streamujemy albo potrzebujemy Full HD, ustawiamy sobie Full HD, dajemy OK. I jak już mamy wszystko zsynchronizowane, to możecie zobaczyć, że wygląda to całkiem nieźle. I teraz, jeżeli sobie tylko wyostrzymy, na przykład na klawisze, to zobaczcie, że jakość tego nagrania jest znacznie lepsza niż w przypadku OBS Ninja. Jedyny problem, jaki się pojawia, to to, że ta aplikacja nie jest w 100% stabilna i czasami się zdarza, że robi się desynchro albo coś zaczyna gubić klatki, wtedy trzeba zrestartować źródło w OBS-ie albo zrestartować aplikację. Najważniejsze jest to, że się bardzo szybko łączy i to, co lubiłem wykorzystywać, jak na przykład coś montowałem i potrzebowałem małej kamerki, którą wcisnę wszędzie, to, że możemy sobie na przykład odpalić światełko i dzięki temu możemy podświetlić elementy, które nie są do końca na przykład widoczne przy zwykłym oświetleniu. Najfajniejszym elementem Epoch Cama jest to, że można korzystać z różnych obiektywów w aparacie, więc weźmy sobie przykładowego ziemniaka, mamy nagrywanie i pokazuję wam wszystko z aparatu, teraz z OBS-a, z telefonu i możecie zobaczyć. Ziemniaczek sobie w ten sposób wygląda i to jest przybliżenie razy jeden. Możemy użyć obiektywu tele i wtedy mamy ziemniaczka, który gdzieś tutaj będzie ładnie wyostrzony, albo możemy użyć na przykład szerokiego kąta i to daje nowe możliwości i pozwala na złapanie innych kątów, na przykład podczas streamów. I oczywiście możemy dorzucić sobie także oświetlenie, więc jeżeli ziemniaczek byłby nie do końca dobrze oświetlony, to możemy zawsze się wspomóc wbudowaną diodką, która jest w naszym telefonie. Fajne rozwiązanie i co najważniejsze, działa. Miejcie router blisko albo access pointa. A teraz przejdźmy do ostatniego programu, z którego korzystałem w sumie chyba najwięcej, ale który pewnego dnia sprawił mi pewien problem i później z niego już nie korzystałem, dlatego się przeniosłem na iOS-a z takim mobilnym używaniem kamerki. Tutaj podobnie po instalacji aplikacji na telefonie musimy ściągnąć sobie driver, który się znajduje tutaj w formie pluginu do OBS-a na stronie i instalacja jest tak samo banalnie prosta. W OBS-ie dodajemy sobie Droid Cam OBS. W okienku aplikacji dostajemy IP, które wpisujemy w OBS-ie i jedyne co nam pozostaje to aktywować plugin.
teraz widzicie mój palec w sumie. I widzicie, to w tym momencie elegancko, ładnie działa. I to jest aplikacja, z której korzystałem absolutnie najwięcej, bo najlepiej mi działała i dawała najwięcej możliwości. Teraz jak zobaczycie na okienko w aparacie, możemy na przykład przyciemnić ekran, co jest bardzo fajne, żeby nam telefon dłużej wytrzymał. Aplikacja Droid Cama w wersji OBS wygląda bardzo biednie, ale to, co ją wyróżnia, to bardzo duża możliwość zmiany wielu ustawień, co może kogoś przytłoczyć na początek, ale z drugiej strony pozwala na teoretycznie większe możliwości. Ale nawet jak włączam sobie na przykład kamera 2 API, to ja mam problem z tym, żeby użyć aparatu szerszego. Może nie potrafię. Ale kiedyś dużo z tego programu korzystałem. I wtedy potrzebowałem głównego jednego aparatu, bo on był w sumie najlepszy i uzyskiwałem najlepszy obraz. To mi się straszliwie w tej aplikacji podobało, że mogłem kliknąć sobie DIM, wtedy mi się wyłączał ekran, a kamerka cały czas działała, więc mogłem spokojnie z niej korzystać. A jeżeli chodzi o jakość, to jest to jak najbardziej uzależnione od aparatu, z którego korzystamy, żeby przesyłać przez internet sam obraz. Natomiast mimo, że ten telefon nie ma jakiegoś super wyjątkowego aparatu, to i tak daje bardzo dużą radę, bo mamy ustawiony wysoki bitrate w aplikacji, więc uzyskujemy obraz, który jest ładny i czysty. Możemy zobaczyć tak samo fakturkę przycisków. To możemy zrobić w ustawieniach na przykład encodera. Ja mam ustawione 20 megabitów i to mi daje najfajniejszą jakość. I tak samo target quality na 90%, dlatego ten obraz jest taki ładny, ale wciąż nie potrafię, na paru telefonach sprawdzałem, ustawić tutaj kamera 2 API, żeby uzyskać szeroki kąt i 60 klatek, bo za każdym razem jak mam ten interfejs, to nie mogę nic więcej zrobić. Więc może robię coś nie tak, ale zauważyłem, że częściej korzystam z Epoch Cama, jak już potrzebuję, albo w tym momencie zacząłem korzystać z OBS Ninja, bo i tak oferuje całkiem niezłą jakość, jeżeli chcę udostępnić szybko jakiś obraz. A plus jest taki, że z tamtą aplikacją jest najmniej problemów. To były trzy aplikacje, z których rzeczywiście korzystałem. I oczywiście najważniejsze to jest połączenie. Jeżeli nie będzie stabilne, to się będzie rozłączać. A oprócz tego lepiej jest wykorzystać zawsze USB niż Wi-Fi. Ale jak już potrzebujecie kamerki bezprzewodowej, no to widzieliście, że da się to zrobić to w bardzo prosty sposób, z niskim nakładem kosztów, jeżeli chodzi o aplikacje, bo nie są aż takie drogie, albo można skorzystać z darmowego OBS Ninja, który działa naprawdę sprawnie. Dawajcie znać, z jakich wy korzystacie aplikacji, z chęcią poczytam wasze komentarze, bo być może ktoś z was odkrył taką aplikację, która działa zdecydowanie lepiej. I polecam zobaczyć sobie tak nawet z własnej czystej ciekawości OBS Ninja, bo możemy z komputera udostępniać na przykład obraz. Jeżeli streamujemy w dwie osoby, to możemy komuś udostępnić na chwilę swój ekran, żeby ta osoba sobie podglądała to, co widzi. I można tak oszukiwać w grach, na przykład w We Were Here, albo w Keep Talking and Nobody Explodes. Tak czy siak, z tego dzisiejszego to byłoby na tyle. Wszystkie opisy najważniejsze do laptopa link oraz linki i opisy do aplikacji znajdują się na dole w opisie. No i to byłoby na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Yeah. Out. Że koniec odcinka.